Japonia to niesamowicie fascynujący kraj, nazywany nie bez powodu krajem kwitnącej wiśni. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić wyjątkowe kobiety, które są ikoną tego narodu. To gejsze. Zobaczcie je w stworzonych przez nas obrazach AI. Są uważane przez Japończyków za jeden z najważniejszych elementów ich kultury. Aby dobrze zrozumieć znaczenie tej postaci, warto zacząć od samego znaczenia słowa geisha. W języku japońskim słowo geisha to połączenie słów gei, co oznacza sztuka, i sha, co oznacza osoba. W ten sposób powstaje profesja kobiety sztuki. Źródło słów doskonale określa rolę tych tajemniczych kobiet, które musiały posiąść szereg umiejętności artystycznych, bawić gościa rozmową, tańcem, śpiewem i grą na instrumentach. Grały na instrumentach shamisen, koto, shakuhachi. Doskonałe maniery, znajomość poezji, kaligrafii, sztuki, układania kwiatów, sztuka zwana ikebana i biegłość w ceremonii przyrządzania herbaty to kolejne punkty obowiązkowe. Gdyby na dodatek kobieta ta odznaczała się wyjątkową urodą, mamy wówczas gejszę idealną. Zachęcamy do zapoznania się z życiem gejsz opisanym w książce Artura Goldena pod tytułem Wyznania gejszy. To opowieść o Sayuri, córce biednego rybaka, sprzedanej przez ojca do szkoły gejsz w Kioto. To historia dziewczyny, która uczy się dobrych manier, tańca, muzyki, sztuki makijażu, noszenia kimona i układania włosów. Historia dziewczyny, która staje się towarem dla bogatych i wpływowych mężczyzn. Przeczytajcie tę powieść koniecznie. Powieść doczekała się też ekranizacji, ale książka jest zdecydowanie bardziej fascynująca.
podobają Wam się nasze filmy, to subskrybujcie nasz kanał i piszcie komentarze. Te filmy tworzymy dla Was, twórcy Mikronka.